Dzień dobry Państwu, mamy niedzielę, dzisiaj któregoś już chyba 20 z czymś, drugi 2019 rok, godzina 11.20. Gdzie drugi? Drugi to będzie, w grudniu będzie drugi. I szanowne Państwo, kochani moi, wielbiciele moi, bo zawsze przyzwyczajony już kochani moi, ale będę zmienić tytuł, nie będę mówić kochani, tylko... Kochani, a co to kurwa, widzów? Facetów? Mówisz do facetów kochani? To kurwa, ty jesteś kurwa? Szanowne Państwo, wielbiciele i wielbicielki, tak będę mówić, dlatego że do mężczyzn nie wypada się mówić, ale do kobiet wypada się mówić. I powiem tak. Jest w całej Polsce problem. Ja to sobie przypomniałem. Jaki problem? A co to? O, chodzi teraz o ci o butelki? Przepraszam o bardzo. Butelki? A po co ty piwa tyle pijesz, że butelek zbierał? Niekoniecznie trzeba pić. Można butelki zbierać bez picia. I tak dalej. Można zbierać, ale walają się butelek pełno. I to pełno. Kiedyś, powiem tobie, panie majorze, chodziło się i zbierało buteleczki, ci zarabiało do pracy i ja sam zbierałem butelki jeszcze tu w parku pełno i było, można było zdać butelki. O, i, Nowogródzka, gdzie to jest? Nowogródzka jest tam, gdzie na tym, jak się nazywa się, po obiady idziesz, ja chodziłem. Tam Nowogródzka jest. Za 400 zł. Już? Koniec? Nie, I szanowne państwo, wielbicielki, wielbiciele, powiem tak. Zajdziesz do sklepu, byle jakiego, czy Kerfu, Białymstoku powiem, czy Kerfu, czy Zodiak. Żądają, jak kupujesz alkohol, piwo, to może ile chcesz butelek zdać. Pod dostatkiem można przynieść. Ale trzeba kupić alkohol. Jakby tak namawiają sklepowe, kupuj alkohol. Bo nie zdasz butelek pustych, jeżeli nie kupisz alkoholu. Nie zdasz. Wydają te paragony, ten dokument, paragon, na zakupy, ale jego trzeba trzymać. Dlaczego? A kurwa, będziesz w samochodzie spał. Do zwrotu. Do zwrotu. Do zwrotu. Trzeba trzymać, ile zakupiłeś butelek, tyle masz prawo zdać butelek pustych. A jak zgubisz paragon? To nie zdasz. Trzeba kupić alkohol. Ponownie. A wtedy przy alkoholu można zdać torbami pustych butelek. Bo zakupiłeś alkohol, proszę bardzo, ja przyjmę. Ja przyjmę ile chcesz butelek. Tobie. Później. Czyli miałeś problemy z tymi butelkami. I mam. Nadal są problemy. To w całej Polsce już poszło. Że trzeba mieć paragon, ten niepotrzebny dokument. Po co to? To proszę nie pić piwa już. Po co to? Po co ale to widzowie też przynoszą, a oni paragonów nie dają. Tak. A widzowie też, jak Meksykano powiedział, inne ludzie przynoszą widzowie, a paragony nic nie ma i przyjmują później. To albo trzeba zlikwidować całkowicie paragony i ja mam taki dokument, że już dawno miało być bez paragonu przyjęcie butelek pustych, zwrotnych i bezwrotnych. Nawet pisze bez paragonu. I to ja poruszę ten temat wszędzie, jeszcze raz, ażeby byli przyjmowane różne butelki. Po piwie, po rążadzie, po napojach, nie po napojach, żeby byli zwrotne butelki bez paragonu. Ile ktoś ma klient butelek, przypuśćmy, ma pustych 5? 5 przyjmuje. 10? 10. 20? 20. 100? 100 przyjmuje. I właśnie ja tutaj się odniosę do tego, panie Krzysztofie, ponieważ w Szwecji wie pan jak jest. Do Klusina się wyprowadzimy na 400 zł. W Szwecji jest tak, że płacisz za puszkę kaucję, ale potem jest taki fajny automat. Ja wiem to. Ja i wiem. To wkładasz te puszki i masz zwrot.
I puszki. I butelki. I... A nie, w butelkach oni tam rzadko kiedy sprzedają w Szwecji. Wiesz, że... Ale plastikowe też przyjmują po napojach. Tak. I powinno być stać przy każdym sklepie, bo sklepy są... Tak, to w Lidlu jest. To u nas sklepy są duże, bardzo, ogromne, hardeg, jak powiem. Nikieli, że byli malutkie sklepiki państwowe i przyjmowali zwrotne butelki, się mieściło się nawet. Mieściło się. Każdy obywatel przyniósł butelek 5-6, przyjęła sklepowa. Nie było problemu. Ile masz pan? No, żeby czyste były tylko. Bo brudnych, zgadzam się, nie przyjmować. Z tego powodu, że każdy ma klient wodę w domu, może umyć sobie i tak dalej. I do torby spakować i zanieść czyste butelki zdać. Albo postawić, tak jak Meksykano powiedział, z tyłu automaty, a jest placu dużo. Dlatego w Szwecji jest tak czysto. Tam nie znajdziesz puszki. I butelki nie znajdziesz. Nie, ani plastikowe, bo ani nic. Każdy człowiek, jak wypije, stoi automat i do automatu pach i dostajesz kwitek. Tak. I, przypuśćmy, zdałeś 5 butelek, napisze ile cena i na tą, przypuśćmy, 5 złotych. Ja mówię po polsku. Na 5 złotych zdałeś butelek, na 5 złotych sprawę w sklepie zrobi zakup. Tak jest, sklepowo to jest odejmuje, prawda. Nabierę ten paragon do siebie i odejmuje od zakupów 5 złotych, albo wypłaca 5 złotych dla klienta, albo na 5 złotych masz prawo zrobić zakupy. Przypuśćmy, ja chcę kupić na 5 złotych, no mięsa jakiegoś tam, wołowiny. Podaję dla sklepowej, ona patrzy, ona waży, na 5 złotych wołowiny mnie mój pokroić, czy nie pokroić, i czy plasterkę, czy nie plasterkę, to obojętnie. Ja mogę sobie zażyczyć, nie plasterkę mogę, w domu sobie, bo jak maszynę mam do krojenia, do chleba, to mogę pokroić, bo to ta sama maszyna jest, co kroi chleb, można pokroić. O. Dlatego u nas czemu tyle puszek się wala i butelek plastikowych? Bo jest brud i smród. Nie ma porządku. Nie ma gospodarza dobrego. Gospodarz położył lachę na to. O właśnie, ty położyłeś laskę. Dobra, trzeba, bo ja będę dzwonił. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dzięki. Meksykano jest jeden, a Krzysiek ma kobiet 7. Kobiet. Dzień dobry. O, z tej strony...